Panie Prezydencie, basen przy ulicy Wysokiej to rzeczywiście strzał w dziesiątkę, a co z pływalnią Delfin? Czy jest szansa na rozbudowę, na remont tego obiektu? Tak, basen na ulicy Długiej rodził się w bólach, ale okazał się hitem. Przyjeżdżają na ten basen nie tylko mieszkańcy Włocławka, ale i okolicznych miejscowości. Cieszy się wielką popularnością i w tej chwili planujemy doprowadzić do takiego stanu technicznego i wyposażenia basenu na ulicy Chopina, jak mamy tam na ulicy Wysokiej. To jest w tej chwili przedmiotem opracowania koncepcji, ale idziemy dalej. Chcemy jednocześnie opracować koncepcję, też się proces już rozpoczął, przebudowy hali Osiru na halę, która by bardziej spełniała wymogi sali koncertowej, pozwalającej na występy większych zespołów niż te, które mogą się w teatrze czy browarze zmieścić. Panie Prezydencie, nawiązując do pływalni, czy przy ulicy Wysokiej, w tym kompleksie, który powstał, w tej chwili przekazaliśmy obiekt harcerzom, obiekt po Izbie Wytrzeźwień. Czy jest szansa na to, żeby powstała plaża miejska z prawdziwego zdarzenia, bo o tym mówią włocławianie? Cieszę się bardzo, że harcerze zdecydowali się pobudować, zaadaptować ten budynek na stanicę harcerską, ale jednocześnie na ośrodek szkolący instruktorów. Harcerze mają szerokie plany co do zagospodarowania doliny przy Zgłowiączce i te plany są ściśle powiązane z tym, co robi OSIR. W przyszłym roku planujemy oczyścić staw, który tam się znajduje i jednocześnie wokół tego stawu zrobić plaże i miejsca do grillowania. Także można będzie piknikowo spędzać i plażowo czas nad Zgłowiączką.